17 października odbył się Międzynarodowy Dzień Niewidomych. Święto, które ma na celu przedstawić opinii publicznej, rządom i władzy lokalnej problemy osób niewidomych i niedowidzących. Tego dnia osoby niewidome przypominają zdrowej części społeczeństwa, że istnieją i chcą żyć jak wszyscy inni obywatele. Z tej okazji w sali bankietowej Astoria koło Polskiego Związku Niewidomych w Końskich zorganizowało spotkanie dla lokalnych członków i osób, które wspierają organizację. Na uroczystości nie zabrakło przedstawicieli władzy. Zebranych gości przywitała prezes Koneckiego Koła PZN Bogumiła Lewandowska. Następnie głos zabrał starosta powiatu Koneckiego Grzegorz Piec, burmistrz miasta i gminy Końskie Krzysztof Obratański, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Urszula Przygocka oraz radna Rady Miejskiej Barbara Galant. Wszyscy dziękowali za zaproszenie, wyrażali chęć pomocy w integracji społecznej osób niewidomych i składali życzenia z okazji Międzynarodowego Święta Białej Laski. Ja, żeby Państwu nie przedłużać i po prostu nie psuć zabawy, życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, jak najmniej trudności w życiu codziennym, bo tych trudności jest wiele, a Państwo doskonale jeszcze zdają sobie sprawę, że macie poza tym, jak wszyscy ludzie mają inne problemy, macie jeszcze dodatkowe problemy. I życzę Wam dużej wytrwałości, wszystkiego najlepszego i udanej zabawy. Ja tylko ze swej strony pragnę serdecznie podziękować Państwu za zaproszenie i zawsze chętnie bywam tutaj wśród Państwa. Jako PCPR staramy się też wspierać, tak, w takim zakresie, na ile nam pomagają fundusze PFRON-owskie, Państwa tutaj organizacje. Życzę miłego spotkania, miłego dnia i oby wszystko w życiu układało się Państwu najlepiej. Ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, bo Państwa środowisko jest liczącym się i bardzo aktywnym, wyróżniającym się również wśród innych miast powiatowych czy miast i gmin. To tradycje zespołowego działania spowodowały, że u nas udał się pomysł z Zakładem Aktywizacji Zawodowej, że on działa prężnie, że on nie tylko roztacza opiekę, ale daje możliwość normalnego funkcjonowania, zarabiania pieniędzy w sposób absolutnie zgodny z oczekiwaniami osób tam zatrudnionych. Ci wszyscy, którzy tam pracują, ci wszyscy, którzy jako osoby w pełni sprawne im pomagają, zasługują na nasze, jako władz publicznych, zobowiązanie do wdzięczności. Ja im chciałbym serdecznie za to podziękować. A problem osób, które mają swego rodzaju, no powiedzmy, ułomności albo niedoskonałości, no to dotyczy nas wszystkich. Nikt nie jest doskonały. Natomiast chciałbym powiedzieć, że władze publiczne starają się dostrzegać tego rodzaju bariery, które w sposób trudniejszy dotykają Was, Wam podobne środowiska. Stąd na przykład stosunkowo niedawna ustawa sejmowa Dostępność Plus, niedawno podpisana przez prezydenta. To jest bardzo ważny krok legislacyjny, ponieważ on tworzy zobowiązania, normy prawne dla wszystkich, którzy będą inwestować, dla wszystkich, którzy będą budować, aby przy projektowaniu, przy przebudowywaniu brały pod uwagę wszystkie możliwe dzisiejsze dostępne technologie i rozwiązania, które ułatwiają życie ludziom. Mam nadzieję, że to również zmieni otoczenie takie publiczne, ogólnie dostępne. Zresztą Państwo pewnie już obserwują, że niektóre elementy tego rozwiązania są wprowadzone w życie, choćby na przykład w budynku starostwa pojawiła się winda, która jest dużym ułatwieniem dla wszystkich, którzy mają, mieliby kłopot z wejściem na drugie czy trzecie piętro. I tego rodzaju rozwiązań będzie w naszym kraju, w naszym mieście, w naszych urzędach coraz więcej. Państwu życzę owocnych obrad. Serdecznie dziękuję tym, którzy zasłużyli na Waszą wdzięczność i jak wiem, mają dzisiaj odebrać wyróżnienia, ponieważ ich wdzięczność obejmuje również miasto, gmina, radni Rady Miejskiej, bo trudno, żeby sama tylko i wyłącznie administracja publiczna pochylała się nad tego rodzaju problemami. Bardzo się cieszę, że są ludzie dobrej woli z administracji, z biznesu, którzy z nami w tej sprawie współdziałają. Życzę owocnych obrad i miłej zabawy we własnym gronie, ponieważ i to jest dla ludzi i to jest, ja myślę, pewnego rodzaju sposób na integrację środowiska i wspólne przeżywanie Waszego święta. Dziękuję bardzo. Czuję się bardzo zaszczycona, że zostałam zaproszona właśnie tutaj na Wasze obrady.
i chciałam z tego miejsca złożyć wam wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia przede wszystkim, ale też spotykania ludzi dobrych, uczciwych i pomocnych na waszej drodze. Dziękuję bardzo. Członkowie Koła Polskiego Związku Niewidomych Końskie podziękowali Bogumile Lewandowskiej za cały trud włożony w działalność społeczną na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Tak często idziesz pod prąd, nigdy się nie poddając. Pukasz do różnych instytucji, aby zdobyć środki na zorganizowanie chociażby takiej uroczystości jak dzisiaj. Uroczystości świątecznych i wiele innych wspaniałych imprez wyjazdowych. Dostrzegamy twoje wielkie zaangażowanie, w które wkładasz całe swoje serce, aby w życiu osób niewidomych i słabowidzących wpadł promień radości. Życzymy tobie, Bogusiu, wytrwałości w realizacji zamierzonych celów, zdrowia, abyś służyła nam jeszcze przez wiele lat. Następnie głos zabrał prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZN Mirosław Szymczyk. W swojej wypowiedzi podziękował władzom za wszelką pomoc i życzył dużo zdrowia i pomyślności wszystkim osobom niewidzącym i niedowidzącym. Chcemy spotkać się z lokalnymi władzami, chcemy podziękować im za pomoc i to jest jakby główny cel tych spotkań integracyjnych. Bardzo dziękuję również i panu staroście, i panu burmistrzowi za pomoc. Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niewidomych i Słabowidzących wszystkim osobom dotkniętym jakimś tam chorobą oczu życzę zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń. Życzę optymizmu, radości, żebyśmy nawet ze względu na to, że nie dowidzimy czy nie widzimy, nie pokazywali, że jesteśmy smutni, że jesteśmy przygnębieni. Raczej, żebyśmy pokazywali, że jesteśmy bardzo optymistyczni. Dziękuję bardzo. Prezes wręczył nagrody i wyróżnienia dla osób, które pomagają, często bezinteresownie, związkowi. Złotą odznakę PZN otrzymała długoletnia działaczka Marta Kowalczyk. Odznakę Przyjaciela Niewidomych odebrała jedna z trzech wyróżnionych osób, Barbara Galant. Statuetkę zarządu koła PZN w Kielcach otrzymał kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej Grzegorz Wilk, który podziękował za wyróżnienie i opowiedział o wspaniałej współpracy ze związkiem. Bardzo dziękuję za takie wyróżnienie. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Bardzo się cieszę, że zostałem doceniony, wyróżniony i zauważony, chociaż współpraca układa nam się bardzo dobrze, tak jak powiedział pan prezes wcześniej. Bywały trudności w założeniu tego zakładu, ale wszystko się, to już jest za nami, wszystko się udało. Pierwsze początki były, to był 2002 rok, kiedy Spółdzielnia Niewidomych była w likwidacji. Wtedy postanowiliśmy, że jest potencjał ludzki. Dużo osób niewidomych, które po zakończeniu działalności Spółdzielni Niewidomych, Koneckiej, Kieleckiej wcześniej, będą zostawały bez pracy i postanowiliśmy ten zakład utworzyć. Starania trwały 4 lata, ale w końcu się udało. W 2006 roku zakład został utworzony. Działamy już 12-13 lat. Bardzo dobrze nam się układa współpraca, jak powiedziałem na początku. Oby tak było dalej. Jeszcze raz serdecznie państwu dziękuję. Dziękuję wszystkim władzom Polskiego Związku Niewidomych i życzę dużo zdrówka z okazji Dnia Białej Laski i wszystkiego najlepszego, spełnienia wszystkich marzeń państwa. Prezes Szymczyk wręczył również legitymację członka nadzwyczajnego PZN Arturowi Milczarkowi. Nagrody otrzymali również długoletni członkowie PZN: Jadwiga Świtoń, Melania Wójcik, Czesław Skorupa, Celina Wilk, Czesław Habiera, Alicja Janus i Stanisław Kłosek. Po oficjalnej części nastąpił poczęstunek oraz część biesiadna, którą poprowadził Sebastian Bednarz, znany jako DJ Gaz. W skład koneckiego koła PZN wchodzi 50 członków z 8 gmin powiatu. Jak mówi prezes Bogumiła Lewandowska, to dzięki pomocy sponsorów i przyjaciół mogą organizować takie spotkania jak Dzień Niewidomych. Oczywiście musimy mieć na to środki, bo utrzymujemy się ze sponsoringu, ale zawsze spotykamy dobrych ludzi w Końskiej i pomagają nam w zorganizowaniu takich po prostu spotkań. Czy to są spotkania wigilijne, czy to z okazji Białej Laski, integracyjne jakieś. No zależy to tylko i wyłącznie od środków finansowych naszych.
Międzynarodowy Dzień Białej Laski przypomniał lokalnym mieszkańcom i władzy o trudnościach życia codziennego osób niewidomych. To także była dobra okazja, aby podziękować wszystkim angażującym się w pomoc takim osobom.